Dzień dobry panu. Wiesz, że jest ostatni odcinek Vlogmas Kropuś? A kamera nie chce na ciebie wyostrzyć. Powiem tak, piątek w biurze, moi drodzy. Dzień dobry, witam was w ostatni Vlogmas w tym roku. Dla was jest Wigilia i słuchajcie, ja sobie siedzę już przy stole. W ogóle nie mogę siedzieć tam, gdzie zazwyczaj, bo choinka mi zajmuje miejsce. Słucham sobie muzyki świątecznej. I wczoraj opublikował się film z soboty, film z moim rozdaniem, słuchajcie, i jestem w szoku, już wczoraj byłam w szoku. Jak weszłam po, nie wiem, 4 godzinach od publikacji, było 320 komentarzy zgłoszeniowych do konkursu do wygrania Instaxa i za moment wylosuję zwycięzcę w tym vlogu, także to za chwileczkę, ale naprawdę jestem pełna podziwu dla ilości wyświetleń i ilości komentarzy. Dzięki! I w ogóle jesteście przeuroczy, bo tak mnie niektóre osoby rozbawiły, że to jest hit. Ale ja to, słuchajcie, właśnie wrzucam postanowienia noworoczne, które lecą 27 i chciałam wam zrobić archiwum, żebyście mogli sobie obejrzeć też poprzednie. Powiem wam, że jestem przerażona tym, jak wyglądałam. W 2016, poczekajcie, to byłam po prostu bobasem, miałam znacznie jaśniejsze włosy. W 2017 wyglądałam, miałam takie mega ciemne włosy i wyglądałam super dziwnie i miałam w ogóle tak obcięty kadr. W 2018 bardzo mi się podoba, jak było, po prostu miałam takie krótkie włosy, które wymagały ode mnie mega dużo roboty, ale jak już je zrobiłam porządnie, to naprawdę było spoko i to było w Madrycie i no, to mi się podoba, ten kadr, jest naprawdę spoczko. Natomiast w zeszłym roku byłam przeziębiona i miałam ten sam sweter, więc tak się ubawiłam wczoraj, słuchajcie. Jak szukałam właśnie starych postanowień, żeby sobie porównać i zobaczyłam, że ubrałam się w dokładnie to samo, no to po prostu miałam straszną bekę, mówiąc wprost. No, co dzisiaj nas czeka, jeszcze tak wam szybko powiem. Montuję film, jem śniadanie, muszę umyć włosy, spakować prezenty świąteczne, złożyć wam życzenia, posprzątać w pokoju tak przedświątecznie i znowu się dzisiaj widzę z Małgosią, bo wcześniej nagadałyśmy. Po drodze idę, w ogóle jakaś akcja, będzie milion, bo idę zostawić klucze dziadkom po to, żeby przyszedł dziadek nakarmić psa, jak nas nie będzie dzisiaj wieczorem, bo idę, słuchajcie, na pocztę odebrać jakąś przesyłkę i może uda mi się wysłać już tego Instaxa, ale zależy, czy ta osoba mi odpisze, więc zobaczymy. I następnie jadę do Brika na kawę z Małgosią, a potem widzę się z mamą i robimy zakupy spożywcze, świąteczne. Muszę zrobić listę zakupów na Makowca i coś jeszcze robię ja. Boże, co ja robię? Kutię miałam zrobić pierwszy raz w życiu. I potem idziemy z mamą gdzieś na obiad w mieście, bo będziemy pewnie ostro styrane po tych zakupach świątecznych. Jest piątek, więc no, trzymajcie kciuki za nas. Ostatnie vlogmasowe śniadanie. Dzisiaj zrobiłam sobie komosę z wiórkami kokosowymi, z kakao i tymi dodatkami, które tutaj widzicie. Jeszcze oczywiście jako słodzik mam rozgięcionego banana i siadam. Już widzieliście te prezenty, a ja pomyślałam, że jako, że to idzie w Wigilię i nikt z moich bliskich nie będzie to oglądał, to pokażę wam, co mam dla moich kochanych ludzi. Dla mojej kochanej Julki, słuchajcie, mam bransoletkę z Plenera. Podlinkuję wam po prostu w opisie, bo już nie chcę tego rozpakowywać, ale Julka tak mi sugerowała od jakiegoś roku, żeby chciała taką bransoletkę, a ja dopiero teraz na jej prezent urodzinowo-świąteczny w końcu spełniłam to marzenie, także to jest numer jeden, który pójdzie do Julki już w ogóle zanim ten film się opublikuje. Tu mam prezent dla mojej przyjaciółki, po prostu foodisa. Nie ogląda tego, mam nadzieję, bo dam jej to pewnie w styczniu, ale to są, słuchajcie, przekąski z USA, też już nie będę tego rozwijała, ale tutaj mamy naprawdę coś fajnego do przetestowania, może wam to pokażę, nie wiem, na jakimś Instastory, jakbyśmy próbowały, ale opakowałam, wszystko w ogóle, wszystkie opakowania, których używam, są z paczek, które ja dostałam, także recyklinguję. Moi drodzy, prezent dla Kuby, czyli dla mojego brata, jest w ten sposób zapakowany i są to łupy z amerykańskich lumpów, czyli koszula taka robotnicza Dickies oraz t-shirt Dickies. No to jest firma, którą on się mega ekscytuje, więc mam nadzieję, że mu się spodoba, a ja to pakuję w pudełeczko i zobaczymy, w co jeszcze to owinę. No i teraz prezent dla mojej mamy. Słuchajcie, on jest zapakowany, ale to jest naczynie do tajinu, czyli tradycyjnej marokańskiej potrawy. To jest dosyć duża sprawa i to jest coś, o czym moja mama marzyła od bardzo, bardzo dawna.
Tak trudno było mi znaleźć fajny design, ale ten jest ekstra i no nie będę go chyba rozpakowywała, bo muszę go jakoś spakować, nie wiem jeszcze jak, bo to jest dosyć ciężkie. No, ale no widzicie, jakie to jest duże. Grywam to, bo chciałabym uwiecznić moment, ludzki moment. U mnie też jest syf czasami, słuchajcie. Papiery, rozwalona szafa, śmieci, więcej śmieci, ubrania, które trzeba schować, ubrania, które założę, ubrania, których nie założę, ubrania do treningu, badziew, rzeczy, których wam powiem potem, sprzęty, no życie, święta! Kto by pomyślał, że Kar będzie robić tosty na lunch, ale słuchajcie, moja mama zrobiła pastę z tofu bezrybną i mam też jeszcze awokado jakieś, które wybiły, więc stwierdziłam, że zjem sobie to. Tęsknijcie może za takimi kadrami? Dawno nie było takich kadrów i aż szkoda, bo to już jest ostatni vlogmas, ale no wiecie, byłam mało w domu i też w sumie mało gotowałam na tyle, żeby rzeczywiście stać i do was gadać. Jakoś byłam w totalnym pośpiechu, bo w sumie przyjechałam w piątek i tak mi to zleciało szybko. Nie miałam żadnego takiego dnia w sumie chillu, pomijając, no może minimalnie w weekend, bo byłam to tak zjetlagowana, że szok. Więc no, ja sobie nakładam tonę. Dajcie znać, czy jesteście tymi ludźmi, którzy nakładają sobie cienką warstwę na chleb, czegoś tam, awokado, twarożku czy czegoś, czy raczej robicie grubą, bo ja jestem człowiekiem najgrubszych warstw na świecie, w przeciwieństwie do mojego słodkiego braciszka, który po prostu tyle co nic. I tak samo zawsze robiłam z masłem w poprzednim życiu. Słuchajcie, chyba sobie poleję to odrobiną oliwy truflowej, bo kocham oliwę truflową i tutaj technika szefa kuchni, moi drodzy. W ogóle bardzo chciałam sobie, no super, bardzo chciałam sobie pomalować paznokcie, ale stwierdzam, że na pewno mi się zdążą rozwalić do świąt, więc pomaluję sobie dopiero w tym okresie świątecznym. No, także słuchajcie, za chwilkę wychodzę. Mało wam pokazałam te prezenty, bo szczerze mówiąc to się strasznie spieszyłam i nie chciałam tego wszystkiego rozpakowywać, ale czuję się bezpieczna, żeby wam powiedzieć, co przywiozłam ze Stanów mojej koleżance. Przywiozłam jej, słuchajcie, masło z pestek, arbuza, w ogóle szok. W takiej saszetce, taki tester to był, znaczy tester, taki mały jeden, jakby jedna porcja. Bardzo mnie to zaintrygowało, więc to przywiozłam. No i słuchajcie, słynne peanut butter cups, jest taka firma Reese's amerykańska, czyli to są takie kawałki, jakby takie kubeczki czekolady i w środku jest masło orzechowe i one oczywiście nie są wegańskie, natomiast jest taka firma Justin's i ona robi, nie wszystkie są wegańskie, ale akurat te z ciemną czekoladą są i to są takie zdrowsze wersje, takie zdrowsze przekąski. Nawet bym powiedziała, że nie tyle zdrowsze, co po prostu zdrowe przekąski. I jako, że właśnie Blanka uwielbia masło orzechowe, łączy nas miłość do niego, to postanowiłam jej to przywieźć, a Kubie przywiozłam, Jesus, co ja robię? Kubie przywiozłam beef jerky, oczywiście bez beef, tylko zrobiony z soi i wiem, że jadł z kolegami i że podobno był mega i mięsożercy mówili, że można się nabrać, także fajnie. No, wieczorem, słuchajcie, wieczorem wylosuję zwycięzcę, bo dzisiaj idę na pocztę, co prawda, i myślę, no, pieprzu, rób się. Boże, kocham świeży pieprz. Dlaczego on nie działa? Nieważne. Już myślałam, że dzisiaj wylosuję, że teraz, Boże, że teraz wyślę, ale nie wyrobię się, w sensie takim, że nawet jeżeli wylosuję kogoś, to nie mam gwarancji, że ta osoba w ogóle mi odpisze szybko. No nie mam pieprzu, słuchajcie, ale fatalnie. Może tu jednak jest. Będę jeszcze próbować. Nie mam gwarancji, że ta osoba mi odpowie, więc stwierdziłam, że nie będę się nastawiała. No, bardzo chciałam skorzystać z pieprzu i wyszło... Nie wiem. Sorry, że ten dźwięk was teraz wykańcza. Bardzo was przepraszam, ale... Tak jak mówiłam, jestem w leciutkim pośpiechu. No, wieczorem rozdanie, widzimy się jeszcze w knajpie, odezwę się. No, dzisiaj nie wygram konkursu piękności, ale jest najpyszniej.
podrzuciłam trochę rzeczy do dziadków. Słuchajcie, jadę na pocztę odebrać awizo i jadę do Małgosi i słuchajcie, jest smutek wielki, bo zepsuły mi się słuchawki parę dni temu. Życie bez podcastu. Taka śliczna ta łódź, zobaczcie, jak pięknie. Chciałam wam pokazać w ostatni dzień vlogmasów. Nie byłam na jarmarku bożonarodzeniowym, bo jest w drugą stronę Piotrkowskiej, ale pokażę wam Plac Wolności. Hej kochani, jestem w domu, jestem w płaszczu, nie odzywam się za bardzo, bo powiem wam, że byłam dosyć zajęta, a potem jak już poszłam z mamą do Zielonej na obiad, jakoś tak mi się zrobiło, słuchajcie, słabo. Nie wiem, z czego to wynika, ale jakoś tak się poczułam zmęczona, że teraz dojechałyśmy do domu i ja idę się wykąpać i idę spać, więc jako że to jest ostatni vlogmas, to odezwę się do was, kurczę, rzeczywiście mi się psuje ten aparat, słuchajcie, bo gubi ostrość. Jutro wylosuję zwycięzcę i złożę wam życzenia, dlatego że po prostu połączę tego vloga z odrobiną soboty. Także widzimy się rano. Dzień dobry kochani, jest sobota rano, jest 7, więc mówię cicho, bo jeszcze dom śpi, jest ciemno i zgodnie z obietnicą czas zakończyć vlogmas, wylosować zwycięzcę i życzyć wam wesołych świąt. Więc uwaga, wpisuję adres mojego filmu i będę losowała zwycięzcę. Też wybieram formę losowania, bo nie chcę się bawić tutaj w faworyzowanie, bo to miał być konkurs taki. Okej. Wow, słuchajcie, jest 500 komentarzy. Robię start. Czekajcie, może zerwam kropkę. Kropek, chodź. No, uspokój się. Tak? Okej. Okay. Start. Uwaga, 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 uwaga. Słucham, wiecie? Dobra. Kochani, zwycięzcą konkursu jest Anna Augustyn. Także ja odpisuję na komentarz Ani. Gratuluję wszystkim osobom, które się zgłosiły i mam nadzieję, że w przyszłości będzie jeszcze więcej giveawayów. Cieszę się, że mogę komuś podarować ten aparat. Kropuś. Hej, Misiek. Chciałbyś pogratulować zwycięzcy, tak? Gratulujesz? Gratulujesz bardzo? No. Gratulujemy z kropeczkiem. Kochani, chyba nie ma lepszego tła na vlogmasowe pożegnanie niż choinka. Ja na koniec chciałam wam podziękować za to, że byliście ze mną. Jestem absolutnie wzruszona i uprzywilejowana, że jest tyle osób, które chcą ze mną odliczać do świąt. Dajcie znać, który vlogmas był waszym ulubiony. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. Choć zarzekam się, że już nie będę robić vlogmasów, wiem, że będę robić je bardzo długo, także mam nadzieję, że widzimy się za rok. A tymczasem ja życzę wam wspaniałych świąt. Przede wszystkim odpocznijcie, nie wchodźcie na social media. Delektujcie się tym, że macie wokół siebie bliskich. Doceńcie to, że ich macie i przygotujcie się na nowy rok, ale przede wszystkim spędzajcie czas z rodziną, z przyjaciółmi, jedzcie dobre jedzenie i zadbajcie o siebie. Ja wam jeszcze raz dziękuję i widzimy się już za kilka dni w piątkowym filmie. Pa!